Cześć, witam was na kanale Piłkarska Jednostka. Serdecznie was zapraszam na kolejny vlog na moim kanale. Po raz kolejny na meczu reprezentacji, ale tym razem reprezentacji kobiet. No, wydaje mi się, że frekwencja dzisiaj dopisze. Już widzę, że tu jest dosyć sporo ludzi, duży ruch, droga zakorkowana. Bardzo mnie to cieszy, bo wreszcie tutaj publika w Trójmieście jakoś się zebrała, bo na meczach Lechii, która gra tu na co dzień, jest bardzo cienko, bo jest 6 tysięcy, a tutaj trybuna za trybuną była wyprzedawana, więc bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o obie reprezentacje, no to no, musiałem zrobić mały research, bo wiem niewiele. Jestem bardzo ciekawy, muszę wam się szczerze przyznać, że nigdy w całości nie oglądałem meczu kobiet, dlatego też się wybrałem, bo jestem po prostu bardzo ciekawy. Jednak z tego co wiem, to polska reprezentacja, no, futbol kobiet cały czas się rozwija w naszym kraju. Myślę, że jeszcze nie osiągnął szczytu, ale mamy kilka bardzo fajnych futbolistek. Przykładem jest Ewa Pajor, która gra w Wolfsburgu, Katarzyna Kiedrzynek, która również gra w Wolfsburgu, jednak dzisiaj nie będzie grała, ponieważ jest kontuzjowana, jest to duże osłabienie. Jest też Kamczyk, która występuje za granicą, czy też Dudek. No, myślę, że się rozwijamy w tej dyscyplinie. Jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, są to piłkarki w większości występujące na krajowym podwórku, gdzieś tam w Gent czy też w Anderlechcie, więc u nich wydaje mi się, że ta dyscyplina też jeszcze nie jest aż tak bardzo popularna, bo te piłkarki nie występują gdzieś za granicą. Ale mimo wszystko jest to o klasę lepszy rywal. Ostatni mecz pomiędzy Polską a Belgią był w 2015 roku, zakończył się wynikiem 5-0 dla Belgii, jednak nie porównywałbym tego i nie brałbym tego pod uwagę, bo było to bardzo dawno. A bez zbędnego przedłużania myślę, że już wchodzimy powoli na mecz. 16, Rogalika Grabowska. 19, Natalia Pawilla Pidas. I 23, Adriana Achcińska. Jak słyszycie, mamy teraz prezentację zawodniczek. No, zbiera się tu ludzi, na pewno frekwencja dopisze, tak jak myślałem. Jesteśmy już na stadionie, jak widać obok mnie siedzą kibice Belgii. No i my do meczu już coraz bliżej. Przed chwilą była prezentacja zawodniczek, którą wyprzedzicie, a za chwilę wyjdą wszystkie zawodniczki. Do meczu już coraz bliżej. No i ruszyły, wychodzą z tunelu. Dosyć mała mzawa na trybuna. O, już leje. Dobrze bawiących się kibiców reprezentacji Belgii, którzy, tak jak mówiłem, siedzą obok mnie, a teraz w tym reprezentacji Polski. Szanowni Państwo, pozostańmy w pozycji stojącej, czas na Mazurka Dąbrowskiego.
zaczęliśmy. Na pewno podwójną mobilizacją dla tych dziewczyn jest to, że nie grały jeszcze przy tylu fanach na takiej oprawie meczu. Jest to naprawdę mobilizujące i no przede wszystkim przeciwnik, który jest, wydaje mi się, o klasę lepszy od naszej reprezentacji. Ale wydaje mi się, że te dziewczyny dzisiaj pokażą wielkie ambicje i wielką walkę. No przy takich kibicach i przy takim stadionie no wypada po prostu. A tymczasem Belgijki na tarciu, rzut rożny. Nic tego nie będzie. Mamy 7 minutę spotkania. Spotkanie jest bardzo żywe. No i na razie mi się podoba. No bardzo wiele emocji, chociaż bardzo dużo niedokładnych zagrań. Ale najważniejsze, że emocje są. Tutaj bardzo śmieszną sytuację, oczywiście bardzo pozytywną. Kibic Polski z kibicem Belgii przekłada się, można powiedzieć. A tymczasem mamy rzut wolny i minimalną dominację przez ostatni czas Polek. Bramkarka reprezentacji Belgii ma problemy ze zdrowiem po zderzeniu, a trzeba przyznać, że reprezentacja Polski zdecydowanie według mnie dominuje. Reprezentacja Belgii miała jedną setkę na sam początek, a później już reprezentacja Polski osiedliła się na połowie reprezentacji Belgii. I na razie myślę, że to bardzo dobrze wygląda. W szczególności, że reprezentacja Belgii obok reprezentacji Norwegii są faworytkami do wygrania tej grupy. No to nam się rozpadało. No trochę na to się zapowiadało, bo pogoda przez cały dzień taka zła była. Ale mimo to Polki dalej grają bardzo dobrze. Belgijki miały dwie dogodne sytuacje. Jednak Polska utrzymuje się dłużej przy piłce, ale zauważyłem, że bardzo często czy to jedna, czy druga drużyna wybiera krótki wariant, czy to rozegranie od bramki, czy to gdzieś dalej, ale no nie ma co porównywać siły mężczyzn do kobiet, mimo to jest tu bardzo dużo walki i na razie bardzo mi się podoba. Ewa Bajor po świetnej akcji zdobywa gola. Nawet bramkarka z jednego do drugiego pola karnego się przebiegła, by triumfować tą bramkę. Mamy już ostatnią minutę doliczonego czasu i jednak była no w sumie nieuznana, no nieuznana bramka w Bajor, jednak Polska cały czas na tarciu, wielkie emocje i bardzo fajnie to tu wszystko wygląda. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Mamy już przerwę, no naprawdę wielkie emocje, tak jak już mówiłem, no bardzo dużo ataków z jednej i drugiej strony, może inaczej, na pewno Belgia zdecydowanie więcej ma procent udanych akcji, z których coś wynika, jednak Polska jest cały czas na tarciu i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Strzelczynią bramki Ewa Bajor, która po fenomenalnej akcji podała koleżanka i odegrała i strzeliła gola. Myślę, że w drugiej połowie będzie to jeszcze lepiej wyglądało, bo Polki pod koniec w szczególności złapały rytm. Już nie mogę się doczekać drugiej połowy. Mam nadzieję, że nie tylko w Gdańsku, ale do tego, żeby wybywać. Była
właśnie speaker dał znać, że pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o kobiecą reprezentację, rekord frekwencji. To naprawdę bardzo fajnie, że kolejny fajny mecz trafił do Gdańska. No i oby jak najwięcej, no na pewno dla tych dziewczyn, tak jak już mówię, no super okazja, żeby się pokazać. Myślę, że wiele z nich nie grało na takim stadionie, o ile jakakolwiek nie grało. I czekamy na drugą połowę. Cieszę się, mam mniejszą popularność, dlatego jestem z tego. A tutaj widzicie panią Patton, bardzo ładne zbliżenie. Trochę mecz stanął, jeżeli chodzi o tempo, jednak jest bardzo stabilizowany i nie wydaje mi się, żeby Belgijczyk stworzył jakąś groźną akcję. Mam nadzieję, że jeszcze tempo wzrośnie. Tutaj się tak złożyło, że chyba się tam mój nie belgijski. Naprawdę docenia się, bo trochę tych Belgów jest, to znaczy taka grupka kibiców, ale naprawdę są aktywni. Tymczasem mamy 78 minutę. Już tak mówię, jak mówiłem, dalej tempo jest dosyć wolne, ale Polki szanują piłkę. Zobaczymy, jak dalej się potoczy mecz. Jestem bardzo ciekawy, bo mamy tu różne przejście, jeżeli chodzi o taktykę tego meczu. Obu drużyn oczywiście. Bramka dla Belgijek, no bardzo szkoda, bo taka bramka dosyć przypadkowa, rodem z polskiej ekstraklasy, po centro strzale naprawdę z dalekiej odległości, no ale no sami posłuchajcie, Belgii się cieszą. A ja mam nadzieję, że jeszcze tutaj Polki dadzą z siebie ostatnie już, wyciągną z arsenału ostatnie siły. Warto podziękować, naprawdę wielkie emocje. Jeszcze piłkarki, które nie grały, mają rozbieganie, a czas najwyższy podsumować ten mecz. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Wydaje mi się, po bardzo dobrym meczu Polek, które zagrały lepiej, z wyżej notowanymi przed meczem Belgikami. Jak czytałem różne artykuły, to wymieniało się z tej grupy, że największymi faworytkami są Belgijki oraz Norweżki, a Polki bardzo ładnie wyglądały i wydaje mi się, że to zagrały bardzo dobry mecz. No, pierwsze wrażenie z meczu kobiet, no bardzo dużo walki, bardzo mało nudy, wręcz w ogóle. No, zupełnie inaczej to się ogląda, ale myślę, że da się to oglądać i myślę, że jeszcze nie raz obejrzę mecz kobiet, bo naprawdę przekonałem się do tej dyscypliny, można powiedzieć, bo zupełnie inaczej. Te kibice też dopisali, miałem to szczęście, że siedziałem obok kibiców Belgii, świetnie dopingowali, już mówiłem. No i no niestety pech, bramka padła po takim centroszczale, jak mówiłem, rodem z ekstraklasy. Szkoda, no ale tak bywa. Bardzo fajnie, że został pobity ten rekord frekwencji na meczach Polek, no bo no to jest zawsze jakieś fajnie, jak jest dużo kibiców. No to dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!